Witam Was serdecznie w kolejnej prezentacji postaci w Dragon Ball Xenoverse 2. Tym razem to będzie Husk Angel of Universe 10, czyli to jest nie kto inny jak wojowniczka związana właśnie z aniołem z 10 wszechświata. Tak właśnie ona wygląda. Troszkę nam się tutaj przecina obraz, dlatego że właśnie to jest wersja modu. Oczywiście to jest wgrana przeze mnie postać, także mi ciekawi, jaką ona będzie dysponowała siłą uderzenia. Także prezentuję właśnie tą postać. Oczywiście do mojego... No i ciekawi mnie właśnie, jaką ta Kus będzie miała siłę. Jest naprawdę na fajnie zrobiona, jeżeli chodzi o Dragon Ball Xenoverse 2. Także ja tutaj mam bardzo dużo postaci porobionych. Także zaczynamy właśnie prezentację właśnie tego anioła. On sobie tutaj lata dość ciekawie. Zobaczymy teraz właśnie uderzenie kolejne. Karzący pęd. Taką technikę ma kolejną. Wstępne uderzenie. No i kolejną uderzenie karzące. O, tu jest taka fajniejsza technika to była, taka z zapleców, że tak powiem, 3667. No i zobaczymy teraz kolejny maksymalny ładunek. Kolejną, jaką będziesz miała tutaj technikę, sądu duszy. No tu już jest fajniejsza, 12 000. Ta szybka technika jest naprawdę i skuteczna, jeżeli chodzi. Symfoniczna destrukcja. Mało obrażeń daje, jak na 7 000. Także zobaczymy dalej, jaką tutaj będzie miała dysponować siłą. Jeszcze ma, zostało par. Chyba bardziej zniknięcie to było niż normalna technika. Także zobaczymy, czy ona ma. Jest przekroczenie limit, a nie może być. Jak sami widzicie, tylko się obraz zrobił, lekkie takie tło, jeżeli chodzi o tą wojowniczkę. I tak właśnie mówię. Także jeżeli chodzi o tego anioła z 10 wszechświata, jak na 12600 najsilniejsze uderzenie, jeżeli chodzi o tą wojowniczkę, to troszkę mało, bo moim zdaniem taki Lord Beerus miał na sile ataku 6. Później mówili, że Whis to ma 15. Tam Songo, który tam się zamienił właśnie w Super Saiyana Blue, był na w jednostkach siły oceniany na 9 nawet, a Lord Beerus nawet na 10, jeżeli miał full power. Także tutaj, jeżeli chodzi o tych aniołów, to oni powinni mieć co najmniej na bazie, moim zdaniem, 50 000 obrażeń, nie 12 000. Jakbym chciał, to bym mógł nawet tą wojowniczkę zwiększyć, jej potencjał, by ona była o wiele mocniejsza, jeżeli chodzi o właśnie tego tych aniołów, jeżeli chodzi o ten światy na tym właśnie turnieju mocy. Także jak Wam się podobało, możecie zasubskrybować, dać łapkę w górę. Także do zobaczenia, do następnego odcinka.